Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hejtas, a co to może oznaczać? Co to za piosenka jest taka zwariowana w tle? Co to się w ogóle dzieje? Otóż witam was bardzo serdecznie w Rock of Ages! Kto z was pamięta trzecią część, którą przechodziłem, której nie skończyłem i zostawiłem ją? Ty? To dobrze, bo ona będzie dalej kontynuowana, tylko że później, bo mój zapis gry się usunął i nie zamierzam po prostu nagrywać wszystkiego nowa, więc musimy chwilę poczekać, żeby przejść to wszystko. Na razie jestem w 5%, więc wszystko w swoim zasięgu, a tak to jeszcze sobie przejdę jedynkę, dwójkę, no i na końcu zostaniemy sobie przy trójce. Jeżeli byście chcieli całą serię z Rock of Ages, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a najlepiej to zostawcie komentarz z hashtagiem Rock. To więc lecimy single player, lecimy ze story i mamy tutaj tutorial, czego nie było chyba, nie było? Było czy nie było? Chyba było. No i, ale śmieszna muzyka. Hades. Lecimy, battle z Hadesem, czyli z bogiem podziemi i śmierci. No dobra. Tutaj mamy Syzyfa, tutaj w tej części mamy Syzyfa, nie jak w trzeciej, że mieliśmy tamte chyba jakiegoś Spartianina, nie, jakiegoś gościa po prostu z łódki mieliśmy. Tu mamy Syzyfa. Syzyfowa praca. Dźwigamy głaz. O. To jakiś śmieszny diabełek przyszedł nas i dziugnął nas w dupala. Kronos. Kronos bardziej chyba, tak? No. Tutaj Kronos nas połączył i zapieprzaj z tym kamieniem, moje mówię, no dobra. Te diabełki są bardzo wkurzające. Tu są chyba nie diabełki, tylko impy. Impy? Ha, 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 znowu na dziugno. Kronos, znowu zapierdzielaj z tym kamieniem, mówi. Dobra, już robi panie lordzie, mi lordzie. Znowu na dziugno, pan, znowu zapieprzaj. Znowu w dupala i znowu ruchy. No ale... O, w końcu mamy chyba dość. Tutaj mamy jakiś idealny plan, żeby jeb tutaj w drzwi, tutaj walnąć. Jest genialny plan, mówi. O kurde. I mamy walkę z samym Hadesem. Hadesem czy w końcu Kronosem, bo ja nie rozumiem. Wow! Dobra! Destroy enemy, zniszcz enemy. Dobra, czyli mamy to co w poprzedniej wersji. To co w poprzedniej grze, czyli WSD sterujemy, no kulą sterujemy. Tylko tutaj jakby dla mnie jest lepsza grafika. O, zniszczyłem komuś chałupę. O nie, to te impy, demonki śmieszne z widełkami, które nas po prostu dźgały. Poniszczymy je sobie. Czym większa jest prędkość, tym bardziej uderzysz w bramę. Myk. Faktycznie. Możemy budować, to tak jak w trzeciej części. Bardzo dobra robota, dobrze wykonuje swoją pracę, bla 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 bla. No dobra, możemy coś tutaj budować, znaczy... O, move, hold. A, możemy obracać, patrzcie, tutaj chyba tak nie mogliśmy robić. Naprawdę mamy tutaj bardzo potężną władzę. A tam się tam Kronos cały czas. O, mamy tu więcej kulek. Mamy tutaj za 700, ale nie mamy hajsy. O, dobra, wybraliśmy kulkę. Zniszczy jeszcze raz ten i mamy niszczyć przedmioty, to będziemy zdobywać hajs. Akurat może sobie nazbieramy na nową kulkę, a ja sobie chętnie tu poniszczę. Mamy tutaj oczywiście w lewym dolnym rogu mamy naszą, nasze życie, czy też naszą siłę. Bo nie tylko sprint tutaj się liczy do uderzenia bramy. I dobra, teraz tak z całym petem wlecimy w tą bramę. Że, ale mu, patrz ile hajsu żeśmy zdobyli, 2000 hajsu. Patrz, przeciwnik zaczął budować budowlę. A gdzie zaczął budować budowlę? Dobra, nieważne, kupujemy kulę taką potężniejszą. Lecimy. Przeciwnik chyba zaczął coś budować, tak? Zaczął coś budować, barykadę, żebyśmy się nie dostali. O, ale ładnie tutaj z kuciksem. Już trochę się nauczyłem z Rock of Ages 3. Oj, mam nadzieję, że zniszczę mu ścianę. Dobra, pyk. Dobra, zniszczyłem. Super. I piękna muzyczka. To chyba nawet było w poprzednim. Patrzcie, tam jest ten Kronos wielki, ale my wskakujemy do czarnej dziury. Czarna dziura! Myk. Dobra, weszliśmy. O, tutaj wszyscy wlatują. Uciekamy, szybko. No, uciekają, dobra, jest. I victory, escape from Hades. Ucieknij z Hadesu. Yeah, jak na pierwszą część i tą gorszą od trójki. Ja, dla mnie jest fajna teraz. To naprawdę zapowiada się super fabuła. No, już mi się podoba. Sparta, teraz mamy Spartę, czyli no, ale jesteśmy w Grecji. Grecji, no w Grecji jesteśmy. No, no o, wyszliśmy skądś. Koń trojański. Jebut, zniszczyliśmy konia, już nie ma. Dobra, co my tu mamy? Agamemnon. 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 Nie wiem, trudno się jakoś ten.
O kurde. Chce się z nami bić za zniszczenie konia trojańskiego. Panie Agnemnemnemnem, zapowiadam panu, że pan przegrasz tutaj. Dobra, i tutaj już się zapowiada ciekawe. Nowe Unity. Tutaj jest nasze, jest pole wroga. Możemy tutaj, znaczy nasze pole, możemy rozdawać budynki. Ale jak tu się budynkuje? A, tutaj mamy, dobra. Mamy krowy, katapulty i zamki. No dobra, no to zrobimy sobie coś takiego tu. Możemy sobie zrobić dużo katapultek. W sumie, żeby go zepchać jakby. Nie wiem też, którędy on będzie jechał. Jechę hajs nam się skończył, więc najlepiej jakbyśmy się zbudowali jeszcze tutaj. O Jezus, nie mamy... Nie mamy, dobra, jeszcze krowę możemy dać. Dobra, mam nadzieję, że on się lepiej niż ja tutaj nie stęteguje. I możemy lecieć, zniszczyć bramę wroga. Oni tam składają tego konia trojańskiego, niezwykłe, patrzcie. Tam się dużo dzieje. Tu są jakieś klucze, widzicie je? Lol, tu są jakieś klucze. Dobra, pozbierajmy je, ale ten Agnanemon... Ej, przeleciałem klucz, dobra, nieważne, później go jeszcze zdobędę. Bo i tak za pierwszym razem go nie zniszczę. Dobra. I on też wystartował, niedobrze, niedobrze, dobra, zniszczyłem mu coś. I kupa. Dobra, dostał. Jest bardzo dobrze. Kolejne te możemy sobie stawiać. Gdzie on jest? Dobra, zanim on jeszcze tutaj nie dojedzie, to ja sobie postawię tutaj kilka katapult. Kilka wieżyczek też, żeby on tutaj, wiecie... no po prostu nie ogarniam, co się dzieje, tak? On po prostu dostał białej gorączki. Ten cały Agnemon. A nie mam hajsu już. Dobra, bo tutaj mogę też strzelać, strzelę. Patrz, prawie dostał. Dobra, 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 gdzieś tu idzie. Dobra, teraz dostaniemy... Kurde, prawie było. Prawie był, jak on tu nalatuje, patrz to panie, tutaj dostanie, o Jezu, trochę za szybko. No ja go trochę spowolniłem, więc ja myślę, że on mnie uderzy tak za dwa z hakiem, no 25 obrażeń mi zada. No, o kurde, trochę mi obrażeń zadał, no trochę się pomyliłem. O, tu jest kluczyk, to sobie podjadę po ten kluczyk. Daj kluczyk, on tam się zaczął budować, a mi, o Jezus Maria. Dobra, zwalamy. I tu jest jeszcze jeden klucz, który chciałbym zdobyć. O, właśnie ten. To już ktoś chce mnie bić, ale... Ajajajajaj. Dobra, rozwaliłem mu. Na spokojnie, na spokojnie. Bum, bum, bum. Ale fajna muzyczka jest. Ała, ała, ała. Ale mnie tu bije, ty. Agnemnom. Rozumiem, że ty nie lubisz mnie. Jesteś zdenerwowany, ale zaraz umrzesz. Muzyczka przyspiesza. Tutaj trochę poustawiajmy, żeby nie mógł w ogóle przejechać. Tutaj, oczywiście tutaj też. Chciałbym bardziej tutaj, żeby... On w ogóle nie wiedział, co się dzieje tutaj, o. Tutaj jeszcze króweczek, bo króweczek mało w ogóle jest. Jeszcze w sumie trochę krówek możemy poustawiać, żeby on po prostu nie wiedział, co się dzieje, ale nie mogę nic zrobić. Przeciwnik mój wystartował. Dobra, chodź, 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 tu może dostanie. Aj, za wolno, za wolno. Jeszcze raz, dobra, tutaj może. Ach, myślałem, że tu poleci. Dobra, tu nie, dobra, źle. Lecimy, bo nie ma czasu na opierniczanie się. Musimy lecieć. O, trochę mnie też to irytuje, bo zauważyłem od razu, oj, że tu sterowanie w tej grze, że tutaj sterowanie jest 38 razy gorsze niż w Rock of Ages 3. Naprawdę mi się to nie podoba. Zniszczymy tutaj przy... O, spadł, ha! Myślałem, że to. Dobra, skoczymy i życzymy panu miłego dnia. Mam nadzieję, że było miło. O, dobrze. Breaker, o Jezu, jeszcze nie trafiłem, dobra, bez sensu. I... Standardzik, ja już się z tego śmieję, bo ja wiedziałem, że będzie coś takiego. To był tutorial numer 2. Okej, czyli zapoznanie się z tym. Ale czy tu są klucze? A czy tam były jakieś klucze? Nie, tam nie ma kluczy. Czyli spoko, czy możemy jeszcze jedną mapkę zrobić? Termopile. Czyli dalej jesteśmy chyba w Grecji. Czekaj, Grecja to jest chyba dotąd, tak? Kurczę, nie wiem. Dobra, nieważne. Jesteśmy, więc chodźmy jeszcze do Termopili. Zawalczmy sobie z kimś tam. Zobaczymy, kogo my tam teraz będziemy mieli. Mamy tutaj 1, 2, 16, 280. Już chyba wiem, co to jest. To jest 300. O, Leonidas, to jest 300. Czego tu? This is Sparta. I slow motion. Chciał nas wykopać, ale nie zauważył, że jego dziura ma tylko 10 cm szerokości i wszechności. Jesteśmy tutaj. Ja, tu mnie nakierowano jakiegoś byka. Co to jest?
To jest jego? Muszę powiedzieć ci, Leonidasku, Cebulasku, że... O, tu jesteśmy my, dobra, czyli... A gdzie jest początek? Baza, tu jest baza. O Jezus Maria, tylko mogę tutaj budować? Serio? Ej, nie gadaj. Nie gadaj, proszę cię, nie gadaj. Nie wierzę po prostu. Tak mało do zrobienia jest. Dobra, tutaj. Tutaj tak poustawiamy. Żeby on po prostu się zesrał, żeby ten Leonidas wiedział, kto tu rządzi, kto w tej Sparcie ma teraz władzę. No ja. Dobra, tylko tyle możemy zrobić, od razu jedziemy, nie patrzymy, bo szkoda czasu. Tutaj klucze są w ogóle bardzo mocno porozstawiane, chyba będziemy sobie jeździć. Ojej, o Jezu, myślałem, że nie doskoczę i będzie bieda. Dobra, tutaj rozwaliłem. A, skaczemy, dobra, jedziemy, bo on już się też zrespił. Klucz jest na górze, więc jedziemy górą. Ale on się dobrze na górze rozbudował, ale to, wiesz, to tam, o, to tak zrobimy i nam ciul zrobisz, panie, jakoś nie, Leonidas, panie Leonidasku, mały penisiaczku, żegnamy z tej mapy, o, pyk, ten pyk mnie goni, jest dobrze, tu jest klucz, ja bym chciał ten klucz, o Jezus, dobra, zdobyłem trzeci klucz już, jest gitar, to do mnie dostrzelają, ała! Ty, ja rozumiem, że jesteś Leonidasem, ale nie oznacza, że będziesz mi tu przyjeżdżał i pierwszy cios, aż mnie wzięło, odsunęło od fotela. Mamy 2000, czyli możemy dużo zrobić. Jak jeździ pan tutaj, Leonidas, on jedzie tędy, dobra, czyli na spokojnie, nie jedzie górą. Bardzo fajnie, on chyba pomijał trochę naszych tutaj rzeczy, ciekawe za ile on mnie uderzy, pewnie za milion. O Jezu, też mnie uderzył za dużo. Dobra, ale bez tentegowania, zaraz tutaj się rozbujemy. Roztentogujemy, tutaj pyk, pyk, tutaj pyk, 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 pyk. Ładnie jest, nic już nie mogę zbudować, szkoda. Ale rozbudowaliśmy całkiem nieźle. Będzie miał na pewno trudności, żeby nas tutaj pokonać. Mam nadzieję, że on w ogóle nie dojedzie, bo ja mam tak dobrze rozbudowanie. I lecimy. Mam nadzieję, że kiedyś sobie uzbieramy, będziemy mieli przynajmniej tyle możliwości, żeby sobie uzbierać na... o kurde, słoń. Inaczej wygląda niż tutaj. O kurde. O kurde, dobra. Przez chwilę było groźnie, bo myślałem, że to jest słoń mnie zepchnie. Ale na szczęście te słonie są głupie. I nie zrobią mi teraz krzywdy! Myk, rozbite wszystko tutaj, ludzi też sobie poprzejeżdżamy, bo czemu nie, to tylko gra. O. Opa, wymijamy. O kurde, tu jest ten byk. O kurcze. Wyjechał Leonidas, mnie trochę tam poturbowało przy byku. Trochę się jakby poszpanowałem. I szybko zapierniczamy teraz. Dobra, my i kic. Muzyka zadziera teraz mocny wdech. Ale to nie oznacza, że... O kurde, tu jest Leonidas, dobra, tutaj krówki sobie potentegujemy. Jest gites, majonez, dobra, tutaj. Jeszcze go tutaj stentegujemy, gdzie on jest? On leci tu górą, dobra. Prawie dostał, on nawet skoczył, widzieliście to? Dobra, teraz tu. Kurcze, no. Ty, o co on robi? Dobra, tutaj teraz zostanie. Kurcze, było blisko, no, jeszcze raz. Tutaj. Pa, dostał. A mi się wydawało. Nie wiem, dobra, tutaj. Kurczę, było blisko. Dobra, teraz my lecimy, bo tam już też, o Jezu, on też nam mocno przyfasolił. Musimy teraz naprawdę się pospieszyć, musimy teraz, co ten słoń robi? Dobra, słoń się zaciął. Słonie mają bardzo krótką pamięć. Teraz musimy naprawdę się pospieszyć, bo jest nieprzyjemna sytuacja. O nie, i katapulty dał. Dobra, na szczęście porozbijamy je. Nie! Kurde, zepchał mnie! Kurcze, nie za dobrze. Cześć! O Jezus Maria! Ten byk mnie tutaj przestraszył delikatnie, ale na spokojnie. Nic się nie dzieje. Tutaj we mnie chcą bić, tutaj. Ale my się rozpędzamy do prędkości światła i rozwalamy bramę! Ha! Panie Leonidasie, zostałeś sam. Z całych 300 zostałeś sam. Jak się z tym czujesz? I został rozesrany. Tyle było z tego pana Leonidasa. Jeżeli wam się odcinek spodobał i chcielibyście więcej odcinków z Rock of Ages, potem Rock of Ages 2 i na końcu skończymy sobie to, co zaczęliśmy, czyli Rock of Ages 3. Koniecznie zasubskrybuj, zalajkuj, zakomentuj ten film. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinku. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Cześć i pa!